6, czyli relacjonuje pan Aleksander Miszalski. Projekt uchwały w sprawie wniosku o sporządzenie miejsca zagrożonego dla gospodarowania przestrzennego na obszarze położonego pomiędzy ulicami Kuchnicza, Kamieńska, Alei Mickiewicza. Paragraf 1. Wnosi się do prezydenta miasta Krakowa o przygotowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ulicami Krupnicza, Karmelicka, Alei Mickiewicza. Paragraf 2. Uzasadnienie stanowi integralną część uchwały. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. Wnioskowany obszar ma wyjątkowe znaczenie dla tej części miasta. Stanowi element 9-miesięcznego układu urbanistycznego ograniczonego ulicami Krupniczą, Karmelicką oraz Alejami Trzech Wierzchów. W początku tego kwartału, który zawsze ma charakter mieszkalny i uchwały z prowadzonym do niewielką skalę handlem i usługami, w tym także populacjami i gastronomią, zajmuje się również zespół koszar wraz z stacją Malerowską. Jednocześnie jest to, co charakterem zlokalizowane są niezwykle ważne instytucje związane z działalnością kulturalną i naukową. Między innymi Małopolski Instytut Sztuki, Małopolski Instytut Kultury, Biblioteka Wojewódzka, Teatr Bagatela i Groteska oraz Muzeum Narodowego. Od kilku lat można zaobserwować negatywną tendencję ucieczki mieszkańców w centrum miasta. Zjawisko to ucieczy także tej części miasta. Plan zagospodarowania uwzględniający potrzeby mieszkańców stałby się elementem strategii przeciwdziałania temu zjawisku. Jest on konieczny, aby uważnie i z rozwagą dostosować możliwe inwestycje do potrzeb i oczekiwań wspólnoty. Przez ostatnie 14 lat niezwykle cenna dla miasta działka była jako inwestycja kapitałowa. Realizacja innych inwestycji, budowa dużego obiektu, zamiast seksu, galerii handlowej, hotelu czy też innej zabudowy mieszkaniowej może zachwiać stabilnością ekonomiczną okolicy. Odnawienie przesuwanego obszaru planu zagospodarowania może skutkować dalszym nadrobieniem jego potencjału. Jak powiedział, że znajduje się w rękach mieszka i na chwilę obecną jest pusta, można wykorzystać tę szansę, tworząc tutaj miejsca akcyjne i przyjazne. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Nie ma pytań. Proszę. Ja mam jedno pytanie. Raz, dwa. Wnioskodawcy, czemu na wstępną komisję, na przykład, czemu pan załóżmy nie przyszedł na wstępną komisję architektury i załóżmy do tej uchwały, czyli odchodzi o różne poprawki do tego studenta, tego załóżmy nic nie zawarł, nie? No bo można było zawrzeć to w formie poprawek, no do studium miałoby to w pewien sensie, no może większy. Tu ma troszkę bardziej ogólny, na którym ja tu chciałem postawienie jakby bardziej szczegółowo do tego, jakim jakby innym kolegom. Można było, ale przypuszczam niewiele podniosło już tam. Dziękuję. Pan poseł Kiewicz, proszę. Jak nie mam intencją pracodawcy wiedzą o to, żeby ten plac, który miałby tam parking, coś zrobić z nim sensownego, tak? Przepraszam, jak to podjęła decyzję sprzedaży tej działki, intencją jest, żeby potencjalny inwestor niekoniecznie pozwolił kontrolą galerii po prostu. Znaczy, no nie, to zabrania po pierwsze obecne studio, które istnieje, tam jest zakaz po brzegu 1000 metrów, nie można w centrum kwadratowej stawiać obiektu czy tego typu. Tylko ja się zastanawiam, ten sens, czy jakieś, znaczy intencje rozumiem. Mnie to też kurza tyle lat, miał być tam więcej wino, cuda miało być takie się projekty, były, nie pili łopaty, nie rozpoczęli budowę, procesy, no w końcu miasto odzyskało tą działkę po wielu latach i dalej nie wygląda ona tak jak wygląda, ale ja myślałem, że idziemy w tej projekcie uchwały jakby dalej dla obrony całego tego kwartału, bo to mówimy o kwartale no, do kilkudziesięciu hektarów. Nie tylko zamek jednego placu, żeby jakieś dać tutaj kierunki do planu miejscowego. Co mamy? Czy możemy podnosić, czy nie możemy podnosić, czy możemy przebudowywać, czy rozbudowywać budynki istniejące w tych kwartałach. No bo tak sam rozporządzenie miejscowego, ale coś powiedziane, to jest tylko najwięcej powiedziane o tej działce. Rada Miasta i Prezydent zdecydowali o sprzedaży. Co zrobi, gdy potencjalny inwestor się znajdzie kolejny? Nie wiadomo. Ta działka ma kluczowe znaczenie dla tego kwartału, dlatego trudno mówić o tym kwartale bez, znaczy trudno mówić o kwartale bez zamknięcia tej działki. W jaki sposób ona będzie zagospodarowana, będzie miała duże znaczenie dla rejonu tych gmin. Dlatego chcemy też to z drugiej strony, chcę po prostu, żeby zabezpieczyć w dosyć szczegółowy sposób poprzez plan zagospodarowania przestrzennego, w formie jak rozumiem tam inwestycji
rozumie, tam przeprowadzono. To, co prawda, ma to ogromny wpływ na tę okoliczną ulicę, ale chciałbym, żeby cały parę dnia przestrzennego były też takie bardzo podjęte. I ma po prostu dać jakby kierunek, który ma się rozwijać. Dobra, ale powinniśmy wskazać jakiś ten kierunek. Poza tym, że jest to miejsce historyczne, że tam były pożary. Jeszcze jedno słowo chciałem tylko skończyć, panie przewodniczący. Trzeba byłoby się zapoznać z warunkami tego, co został wystawiony na przetarg. Jakie są uwarunkowania do przetargu do oddziału? Odeszłem w trybu kawiarnianego, pan się wypowiedział, proszę pani tutaj. Szanowni państwo, na kanwie tejże uchwały są co najmniej dwie sprawy. Jeśli będzie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, to nauczyca tejże działki będzie musiał się dostosować do tego, co jest, jakie są zapisy miejscowego planu, czyli co do wysokości, jakości zabudowy i tak dalej. Natomiast na kanwie tegoż projektu, tego planu jest przecież możliwość budowy na cudzym gruncie. Więc ja w ogóle się dziwię, dlaczego miasto chce pozbywać się tej działki. Na tej działce może budować platformę. Zanim tą działkę miasto sprzeda, upłynie co najmniej kilka lat ładnych, za każdym razem cena będzie spadała, natomiast w przypadku powstania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wartość działki będzie rosła. W związku z tym trudno będzie znaleźć nabywcę na tę działkę i może wreszcie ktoś na gruncie gminnym wybuduje własne, a miasto będzie czerpało korzyści z dzierżawy gruntu pod budową. Dziękuję bardzo. Kto z państwa jeszcze chce zabrać głos? Nie widzę, w takim razie przystępujemy do głosowania. Kto z państwa jest za przyjęciem projektu? Myślę, że cały kraj można sprzedać. Wszyscy 21 osób jest za przyjęciem projektu. Dziękuję. Projekt został przyjęty jednogłośnie. Przechodzimy do punktu numer 7.